Witajcie w kolejnym materiale poświęconym uniwersum Godzilli. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem Wam o Królowej Muto. Tytan ten pojawił się w filmie Godzilla Król Potworów. Po incydencie związanym z gnolami w 2014 roku, świat myślał, że ostatecznie rozwiązano problem związany z gatunkiem tego tytanicznego pasożyta. Błędem było jednak myśleć, że tylko dwa osobniki przetrwały do naszych czasów, gdyż już na przykład w Godzilli Aftershock znajdowano lokacji z setkami jaj tego tytana. Ciało królowej pokryte jest opalizującym metaliczno-szarym czarnym egzoszkieletem, ma pomarańczowo-czerwone oczy o wąskim kształcie, kształt jej głowy przypomina gajos, a trójkątne szczęki przypominają haczykowaty dziób. Tytan ten posiada dwie główne pary przednich kończyn i mniejszą parę na brzuchu. Jest znacznie większy niż samiec czy też samica Muto. Ma również strukturę przypominającą torebkę na podbrzuszu, która wyraźnie zawiera świecące jaja. Ma liczne przypominające kolce, występy biegnące wzdłuż pleców, które wskazują na starszy wiek, a także stawy nóg, które kończą się zauważalnym punktem. W przeciwieństwie do jej zmarłych krewnych, egzoszkielet królowej Muto ma bardziej szary kolor niż czarny. Jej ciało pokryte jest bliznami po przeszłych bitwach i rytuałach godowych. Jej ryk ma niską częstotliwość i jest bardzo donośny. Królowa Muto ma ponad 100 metrów wysokości i waży ponad 80 tysięcy ton. Nie można jej porównywać z Muto Prime, który był potężniejszy i być może wywodził się z prehistorycznej odmiany tego gatunku, która była znacznie potężniejsza, a królowa Muto jest tylko cieniem dawnej potęgi tego gatunku. Muto nazywana Queen Muto ze względu na jej unikalne kolce grzbietowe przypominające koronę, znalazła się wśród tytanów obudzonych przez wołanie Ghidory z jej snu głęboko pod centrum handlowym w Hoboken w New Jersey. Podążając za rozkazami swojej nowej alfy, Muto rozpoczęła polowanie na ziemi ze swoim stadem, atakując pobliskie miasto Hoboken. Jednak później usłyszała, jak Madison Russell aktywowała orkę w Bostonie, powodując, że stała się posłuszna. Królowa Muto odbyła podróż w miejsce pojedynku Godzilli z Ghidorą, jednak przybyła tam po walce. Idąc za Behemotem i Scyllą, królowa Muto skonfrontowała się z Godzillą i po tym jak Rodan ukłonił się nowemu Alfie, królowa Muto również to zrobiła, a za nią Scylla, Behemot i Metuzelach, uznając Godzillę jednogłośnie jako lidera stada. Kolejne materiały z uniwersum Godzilli, Pacific Rim nie tylko, już wkrótce na kanale. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki macie wklejone w opisie tego materiału. Tymczasem trzymajcie się, cześć!